Wydaje mi się, że intuicyjnie przynajmniej jakoś rozróżniamy te dwa gatunki. I są różne definicje zarówno filmu dokumentalnego, jak i reportażu. Czasami ten reportaż jest częścią tego filmu dokumentalnego, czasami nie jest. Myślę, że kłopotem też bywa to, że słowo reportaż nie dotyczy tylko i wyłącznie filmu, ale jak świetnie wiemy, mamy wybitnych różnych reportażystów, pisarzy, którzy i radiowców tak samo. I ta forma ma wiele jakby, w wielu mediach funkcjonuje i wydaje mi się, że w filmie ona jednak czegoś innego trochę dotyczy niż w literaturze. Znaczy ja uważam, że nie ma w literaturze takiego sformułowania jak dokument, film, jak film dokumentalny, książka dokumentalna, prawda? To znaczy nie ma, mówimy o reportażach. I ja na przykład mam wrażenie, że w wielu sytuacjach, jeżeli bym jakoś próbował przełożyć to, co jest w filmie na literaturę, to, no nie wiem, reportaże, czy odwrotnie nawet, to, co jest w literaturze na film, to reportaże, nie wiem, Ryszarda Kapuścińskiego bardziej by mi pasowały do filmu, do sformułowania film dokumentalny niż do reportażu filmowego. To wydaje mi się, że też jest istotne, ponieważ świetnie wiemy, że pracując też samemu kręcąc rzeczy, ale też pracując często z młodymi ludźmi, z uczniami itd., itd., dostajemy właśnie taki materiał, który jest materiałem reporterskim. Jest jakaś taka bardzo często chęć, żeby przeskoczyć jakoś ten etap, że jest coś takiego, że uznajemy, że film dokumentalny jest trochę szlachetniejszą formą niż reportaż, chociaż to jest kwestia gustu. Czym ja bym odróżnił film dokumentalny od reportażu? Myślę, że są dwie cechy takie filmu dokumentalnego, które są dla mnie w każdym razie bardzo istotne, które wydaje mi się, że takie istotne, a nawet nie są w reportażu i nawet czasami się jakby reportaż zakłada pewne, jakby są inne założenia w reportażu. Jedna rzecz jest taka, że w filmie dokumentalnym, przynajmniej dla mnie, w dobrym filmie dokumentalnym bardzo czuć autora, jego autorski charakter, to znaczy twórcę, po prostu czuć twórcę, czuć, że próbujemy dotrzeć do jakiejś prawdy, ale ta prawda musi być bardzo subiektywna. Właściwie nie ma, ja nie wierzę w to, że w filmie dokumentalnym mamy w ogóle jakąś taką prawdę obiektywną, nie wiem, fakty, które nas, to są, ta prawda jest zawsze przemielona bardzo mocno przez twórcę. I wydaje mi się, że jest to dużo bardziej jakaś dyskusja moja, jak ja robię film, z jakimś tematem i jakaś próba zmierzenia się z tym tematem i to odczuwa widz, niż sama relacja z tej sytuacji, która gdzieś miała miejsce. I próba oddania najbardziej wiernie faktów, które gdzieś miały miejsce. Więc ta subiektywność filmu dokumentalnego wydaje mi się, że jest jakąś taką bardzo immanentną elementem tego, że i nie znam właściwie każdy film dokumentalny, który znam, to jestem w stanie po obejrzeniu takiego filmu coś powiedzieć o reżyserze, czy o twórcach tego filmu, jaki mieli stosunek do tego, jaki mieli jakby... oni są bohaterem też tego filmu w jakiś sposób. Tak jakoś przynajmniej ja to tak odbieram. I drugi taki element, który też wydaje mi się, że często pojawia się, zwłaszcza w polskich filmach dokumentalnych, które niekoniecznie w reportażu są takie istotne, to jest to, że może to wynika z tego pierwszego faktu, ale tego nie jestem pewien,
że mam wrażenie, że w filmie dokumentalnym szukamy jakichś takich prawd, które nie są tylko prawdą danego miejsca, w którym filmujemy, ale próbujemy znaleźć coś bardzo uniwersalnego. Coś takiego, z czym widz po drugiej części, na drugiej części świata, oglądając ten film, jest w stanie jakoś się do tego ustosunkować, utożsamić może z bohaterem albo poczuć coś, szukać jakichś po prostu uniwersalnych wartości. I wydaje mi się, że film dokumentalny stara się to zrobić, niezależnie od tematu, jaki porusza. Oczywiście w Polsce jest to jest bardzo jakaś taka granica tego, czym jest reportaż, a czym jest dokument. Może to nie wydaje się jakoś super istotne, chociaż moim zdaniem warto sobie zadać takie pytanie, jaką formę my robimy, czy nasi podopieczni na przykład, jeżeli pracujemy z kimś w filmie, czy oni robią reportaż i starają się jakoś najwierniej, jak mogą, odzwierciedlić jakieś fakty obiektywne dotyczące jakiegoś wydarzenia, czy jednak robią film dokumentalny, czyli jednak traktujemy, że to jest ich własna wypowiedź na jakiś temat, niezależnie od tego, jaki temat to jest. W sensie, że to jest ich, co bywa bardzo ekscytujące, wydaje mi się, że też bardzo wciągające, natomiast wydaje mi się, że też jest rzeczą bardzo pracochłonną i wymagającą czasu. No bo właściwie tak się zastanawiam, czym to, tak mówiąc, jakby spróbuję Państwu to jakoś wytłumaczyć na własnych jakichś przykładach, że jakoś przeskakuje się od tego poziomu, który jest reportażem, czasami do tego poziomu, że coś staramy się, żeby to była jakaś nasza własna wypowiedź lub żeby ta historia stała się bardziej uniwersalna. Nie wiem, czy Państwo widzieli film, mój film Miejscy Kowboje, który właśnie jest na tej platformie, ale to był taki film, w którym ja przeczytałem jakiś krótki artykuł w Polityce, że są dzieciaki, nastolatkowie w Irlandii, którzy jeżdżą na dziko, ujeżdżają konie w Dublinie. I że to są dzieci z trudnych przedmieści, czy ta młodzież z jakichś takich trudnych dzielnic Dublina. I w sumie tyle. Tyle wiedziałem. Pojechałem na miejsce. I dlaczego pojechałem na miejsce? To też jest, wydaje mi się, że bardzo istotne, bo w filmie dokumentalnym bardzo istotny wydaje mi się, że jest twórca, jego motywacja. Dlaczego coś robi albo dlaczego w coś się ładuje. W moim przypadku akurat wydaje mi się, że to było dlatego, że ja od dziecka uwielbiałem film Kena Loacha Kes o tym, że chłopiec z robotniczych jakichś takich środowisk zajmuje się jastrzębiem i ma bardzo trudną sytuację rodzinną i w ogóle i w szkole i tak dalej, ale staje się wielkim ekspertem od po prostu jastrzębia, którym się opiekuje i o którym bardzo dużo wie i jakoś ta sytuacja zawsze we mnie tkwiła i pomyślałem sobie, że może znajdę takiego chłopaka jak w tym filmie fabularnym sprzed lat, który uwielbiałem jako dziecko nawet i pojadę i znajdę takiego bohatera. Ale jednocześnie jakby jak przyjechałem na miejsce, to i znalazłem nawet takiego bohatera, to jednak i nawet udało mi się coś nakręcić. Udało mi się nakręcić taką sytuację, to była dosyć spontaniczna rzecz, że ten chłopak, który był moim głównym bohaterem, próbował złapać konia i nie mógł tego konia złapać, swojego konia, którego miał, tylko on był wypuszczony na jakichś takich dzikich terenach, nie potrafił go złapać i nakręciłem coś takiego pierwszego dnia, jak go poznałem,
i pomyślałem sobie, że to jest ciekawe, ale właśnie to było bardzo reporterskie, tam były po prostu takie fakty, ja jeszcze nie wiedziałem, jaki jest mój stosunek do tego wszystkiego, bez zrozumienia jakby tego, co ja mam do tej sytuacji, jaki ja mam stosunek do bohatera. Strasznie trudno jest zrobić film dokumentalny, bo nie bardzo wiadomo, na czym się skupić. Ale poczułem na przykład coś niesamowitego, że takich historii, jak ta historia tego mojego bohatera jest bardzo dużo i że bardzo jest cała wspólnota ludzi, która żyje tymi końmi. I że to jest jakaś kultura, że to nie jest tak jak w tym artykule, który czytałem w Polsce, że to jest jakaś taka fanaberia związana z kryzysem akurat. Oni pisali, że to jest kryzys gospodarczy, który spowodował, że ci chłopcy jeżdżą na tych koniach, bo te konie zostały wypuszczone przez bogatych, których już nie stać na te konie i ta trudna młodzież zgarnęła te konie. I okazało się, że to wcale tak nie jest, że tam jest bardzo stara subkultura na pewnych terenach w Irlandii, że nastolatkowie przez jakiś okres czasu posiadają konie, po prostu. Trochę tak jak, nie wiem, na warszawskiej Pradze jest z psami. W niektórych terenach warszawskiej Pragi. I pomyślałem sobie, że to jest coś, jakiś taki fenomen, który od razu mnie jakoś uruchomił, że tu jest jakaś historia, która jest, że jest jakaś kultura, że czułem, że tam jest jakaś historia uniwersalna, a miałem jednego chłopca, który był ciekawy, fajny, charyzmatyczny ale to był bardzo taki reporterski materiał, bo ja nie widziałem, po prostu biegłem za nim, żeby coś nakręcić, po prostu, żeby złapać coś, bo wiedziałem, że to mi się już nie powtórzy. Czułem z nim jakąś więź, z tym chłopakiem, że on chce mi coś jakby przekazać, ale jeszcze nie wiedziałem, co jakby... Cały czas ten materiał był bardzo taki reporterski. Dlaczego był reporterski? Myślę, dlatego, że ja nie byłem w stanie w żaden sposób uporządkować tej rzeczywistości po swojemu. Dla siebie, dla operatora. Coś takiego, co wydaje mi się, że w filmie dokumentalnym jest bardzo ważne, że to jest mój świat w filmie dokumentalnym. To nie jest świat, który łapię. Ja w to nie wierzę, że to jest właśnie tak, że ja coś... że mam szczęście i złapię coś po prostu takiego wyjątkowego. Ja mam szczęście wtedy, jak wiem, o czym robię film, jak wiem, jaki jest temat, jak mam to wypróbowane i wtedy mogę mieć szczęście, ale to jest zupełnie inne, to nie jest szczęście debiutanta takiego po prostu, że włączyłem kamerę i mi się coś wydarzyło. Szczęście jest wtedy, kiedy jestem przygotowany, że coś się może wydarzyć, podobnego, że już mniej więcej wiem i wtedy, jak mi się to wydarza, to i ja wiem, o czym robię film, to dobrze to jestem w stanie sfilmować. To jest zupełnie coś innego. Czyli to nie polega na tym, że po prostu jadę i co będzie, to będzie. To znaczy muszę mieć jakiś stosunek do tej sytuacji. I ja pomyślałem sobie, że dobrze, że super, że mam tego chłopaka, wracając do historii z Irlandii, ale że potrzebuję, że ten chłopak jakby... że będę miał jakąś historię z tym chłopakiem, ale nie będę w stanie złapać całego filmu z tego, bo ten film powinien być szerszy. Ja tak czułem, że nie mam dostępu do tego, nie jestem Irlandczykiem, nie jestem jego przyjacielem, nie zrobię takiego intymnego filmu o tym chłopcu samym sobie. Nie będę miał takiego dostępu do niego, nie mam tyle przestrzeni, pieniędzy, czasu. W związku z czym rzecz, którą zrobiłem, to jest właśnie to, że ten film... wprowadziłem w ten film wywiady, rozmowy. Wolę mówić słowa rozmowa niż wywiad, bo wolę, rozmowy jest jakaś wymiana. A w wywiadzie to wydaje się, to jest taka telewizyjna taka forma, a w rozmowie jest wymiana. I wprowadziłem takie rozmowy z różnymi ludźmi, których przy okazji też filmowałem w Irlandii, którzy trochę opowiadali o tym chłopcu, a trochę opowiadali o tym, że to jest właśnie jakaś kultura, że ta pasja do tych koni nie dotyczy jego tylko i wyłącznie, ale dotyczy jakiegoś szerszego grona ludzi. I mam wrażenie, że jak zacząłem to wprowadzać do filmu, to dopiero wtedy właśnie mi się zaczął budować film. Chociaż oczywiście ten chłopiec jest najważniejszy w tym wszystkim, żeby nie było. Tylko wydaje mi się, że gdybym zostawił tylko tego chłopca i to, co z nim nakręciłem, miałbym reportaż o chłopaku, który w Dublinie, który łapie konia.
Nie mówię, że to jest źle, tylko że to miałoby tak jakby dla mnie, ja chciałem coś swojego w tym mieć. I to nie czułem, że to jest moje, że to jest złapane, ale to nie jest moje. I teraz czym jest w związku z tym ten zabieg w tym filmie? Prosty zabieg, po prostu ja przeplatałem, ten chłopiec trzy razy próbował złapać tego konia, przez 3 dni, bo 2 dni nie mógł go złapać, raz z kumplem, potem z rodziną, z wujkami, a dopiero na samym końcu z kolegami, którzy byli bardziej doświadczeni w złapaniu koni, właściwie oni za niego tego konia złapali, który był gdzieś tam dziko biegał po polach, takich miejskich polach, trochę takich parkach, polach. I ja po prostu zrobiłem taki manewr, że wplotłem w to te wywiady. Zacząłem wplatać w to te wywiady z tymi ludźmi i mam wrażenie, że ten efekt właśnie jest taki, no wydaje się to naturalne, normalna rzecz, no po prostu trochę się dzieje, trochę jest wywiad, trochę się dzieje, trochę jest wywiad, ale to tak, wydaje mi się, że to nie jest tak, bo to ta funkcja tych wywiadów powoduje, że widz gdzieś czuje, że to nie jest, chodzi tylko o tego jednego chłopca, że tam jest jakaś większa sprawa, że oczywiście on ma własny dramat, ale też jest jakaś inna, większa sprawa, którą ten film porusza. I teraz ja bym to nazwał formą. Jakby pewnego rodzaju formą. Dosyć prostą, w sensie, ale zabiegiem formalnym. To znaczy te wprowadzenie tych wywiadów, przeplatanie tych wywiadów z tymi nagraniami, które były bardzo reporterskie, moim zdaniem spowodowało, że zacząłem jakoś też coś swojego w tym opowiadać. I teraz wydaje mi się, że w filmie dokumentalnym forma jest w ogóle, zawsze jest ta forma. W każdym filmie dokumentalnym jest forma. To nie jest prawda, że film, który jest filmem obserwacyjnym, tej formy, przepraszam, tej formy nie ma, ponieważ bo czym jest forma? Znaczy, też to jest trudne pytanie, ale ja to tak traktuję jak wyobraźmy sobie, że to jest taka dosłownie potraktować to słowo, czyli tak jak forma jakiegoś rzeźby, czy forma foremka w piaskownicy. To znaczy, że jest jakaś taka obudowa, która powoduje, że coś, na czym się skupiam, a całą resztę odrzucam rzeczywistości. I teraz ta foremka może mieć bardzo różną wysokość. Może to być bardzo wysoki taki pojemnik, w którym się bardzo skupiam na czymś, co jest tak, a może być taka bardzo cienka i trochę to ten piasek będzie się wysypywał, ale dalej to będą jakaś forma, bo film dokumentalny moim zdaniem to jest kondensowanie bardzo mocne rzeczywistości. To nie polega na tym, że ja złapię tą rzeczywistość, tylko że ja ją kondensuję, spowoduję, że to nie jest obiektywna rzecz, to jest po prostu, ja wiem, jaki jest temat i zaczynam w niego jego wzmacniać, żeby widz był w stanie poczuć ten temat, który ja próbuję rozgrywać.